Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Strals, a dzisiaj sobie pogramy w kolejny indie horror. Tym razem będziemy przechodzić The Memory. Horror, w którym fabuła jest dość prosta. Uciekamy ze szpitala psychiatrycznego, jednocześnie próbujemy odzyskać naszą pamięć i nie stracić jej bardziej. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania klikamy tutaj start i możemy zaczynać. Zobaczymy, co ten horrorek ma nam do zaoferowania. Okropny wypadek w szpitalu Morsa. What is the next? To jest kolejne. Find a handbag and then get out of the toilet. When you find a shiny object, you can be... Okay. Czyli zaczynamy w łazience. Dobra. Okej, to wygląda dość skomplikowanie. Handbag, category keys. Dokumenty, obrazki, inne. Dobra. Jakąś latarkę? Znaczy, będziemy mieć latarkę, ale jeszcze nie mamy. Door. Znajdź wyjście. Czyli zadanie... O Jezu, nie. Zadanie wydaje się proste, aczkolwiek... Domyślam się, że aż tak łatwo to nie będzie. Nowe sposoby leczenia. Nowe leki chcę wynaleźć. Okej. O, można biegać. Nie podoba mi się już to. Mam nadzieję, że nic tutaj nas aż tak bardzo nie będzie goniło. 2F section. Liam Uncle's room. Dobra, czyli 205 i 206 są zaznaczone tutaj, że są jakieś pokoje. Tutaj są łazienki. A to oznacza chyba, gdzie jesteśmy, albo że ktoś tutaj jest. Nie wiem, przekonamy się. Zostawię wszystkie włączone może, tak dla pewności. A, one nie działały. Okej. Okej, czyli że możemy tylko włącznikami przełączać. Master room. Oho, tu możemy wejść, dobra. Gierka wydaje się bardzo banalna. Czyli będą nas jakieś rzeczy goniły, albo... No skoro painkillers, to będą jednak... Nas goniły różne potworki, albo może ci pacjenci tutaj? Skoro mamy też poziom życia. Możemy biegać. No, powiem wam, że horror... Oho. Jest obiecujący. Co się właśnie stało? Czy to było jakieś wspomnienie? Tak jak w tytule The Memory? Find a way out of the mental... Okej, zemdleliśmy i znaleźliśmy się znowu w tym samym miejscu.
Okej, okay, czyli ostatnimi czasy traciliśmy sobie pamięć i udaliśmy się z tym do lekarza. Dobra, czyli jeszcze raz, ale tych rzeczy tutaj nie ma. Nie mam latarki. Czy tutaj teraz się coś zmieniło w tym pokoju? Nie, to wszystko wygląda tak samo, a pod... Co to za dźwięki? Halo, gro? W tym pokoju wtedy coś było. No, dobra. O! Jezus Maria. Tak, to było w tym... W tym wspomnieniu, że on się tutaj próbował powiesić. Miał depresję spowodowaną stresem. Jego rodzina umarła w wypadku samochodowym. Mam duże skłonności do popełnienia samobójstwa. Nie wspominać przy nim słowa śmierć. Staircase, dobra. Czyli mamy jakiś super klucz. Halo, proszę pana. A mogę tutaj przejść? Mogę. Kurde, jak jakieś takie więzienie wygląda. Tam jakiś wielki płot. A dobra, to czy... To czytaliśmy. No halo. Mogę teraz stąd wyjść. Dobra, wychodzimy sobie. Dobra, ale to... Tu chyba nic nie będzie. Dobra. A to co to jest? USB. O, to mi się podoba. Można robić zapisy w każdym miejscu. A jaki ja mam klucz w ogóle? Staircase. Dobra, czyli tam wracamy się na początek. Mamy tutaj ładnie cel zaznaczony, nie musimy błądzić i szukać tego. Tak jak to było w poprzednim horrorku, do którego obejrzenia zapraszam. Noctem. O nie, tu jest za ciemno, nie idziemy tam. Zakaz palenia. When you step on a bear trap, you get a fatal injury. The bear trap can be released by holding down the mouse. Okej. Okay. Dlaczego w szpitalu psychiatrycznym są porozrzucane pułapki na niedźwiedzie? Dobra, a teraz przynajmniej wiemy, dlaczego nam jest potrzebny tutaj status zdrowia w prawym dolnym rogu. Dobra. Kurde, i bateria też ma swoją moc? Zapowiada się tutaj poważny horrorek. Halo? Okej. Jezu, to było creepy. Don't look at the murderer eyes. Something strange seems to be happening here. No ewidentnie coś bardzo dziwnego się tutaj dzieje. Dobra, myślałam, coś jest w tym lustrze, bo drzwi się tak odbijały po prostu. Dobra, to była żeń... No nic dziwnego, że tutaj pachnie brzydko, skoro leżą jakieś dwa trupy. Dobra, uciekamy z tych łazienek. Ile krwi tutaj w ogóle na ścianie jest? Jezus Maria, jak się wystraszyłam.
To będzie dobra seria, już to czuję. Halo, dzień dobry. Czy pan jest martwy? Dobra, tutaj światełko działa, to wyłączymy sobie latarkę. Kurde, ale czuję napięcie w tej gierce. O, zapiszemy sobie. Yes, of course. A, czyli ja muszę znajdować to USB jeszcze, żeby móc zapisać grę. No to kurde, nie będzie chyba aż tak łatwo, jak się wydawało. Okej, do cięcia. No dobra, jakiś rysunek dzieci. Same. Co to za dźwięk jest? Coś tutaj jeszcze możemy podnieść? Kurde, ale dużo tych painkillerów tutaj. Mam nadzieję, że oni zakładają po prostu, że ludzie będą wchodzić te pułapki na niedźwiedzie. A nie, że... Coś nas tutaj będzie bardzo goniło. O, kolejne USB. To mi się podoba. Ale to na razie nie będziemy zapisywać. No, skoro tak mało ich mamy, nie wiadomo ile będziemy ich znajdywać jeszcze. Co ci się dzieje? Halo? Nie mdlej. Jakaś dziewczyna, pozytywka. Dziewczyna czy chłopak? Don't look at murderer eyes. No to już słyszeliśmy. A my mamy jaki klucz? The master room. Na drugim piętrze, czyli musimy się wrócić. Danger. Ciała leżą tak jak leżały, dobra. No to co? Hena? Nie patrzę ci się w oczy. Nie wiem, czy to był morderca, czy nie, ale dla pewności lepiej odwrócić wzrok. Coś się zmieniło? Co ci się zmieniło? Krzesło tu jest. Boże, bym nie zauważyła tego krzesła, gdyby nie ta podpowiedź. Dobra. A mama mówiła, żeby nie rysować na ścianach. Dlaczego coś tutaj w ogóle jakieś dziecko sprowadził, żeby... O! A dziękuję bardzo. Ale i tak uważam, że takie miejsce dla dziecka to tak nie jest zbyt przyjazne. Tutaj pacjent w szpitalu umarł przez przypadek. Przypadkowa śmierć. Śmierć w wypadku bardziej. Podczas leczenia. Majru. Czyli jakieś dziecko tutaj było, albo dziewczynka. Majru 202. Dobra. Dobra, komputer. No, chyba nie będę zapisywać jeszcze to. W sumie praktycznie prawie nic nie zrobiliśmy. Nie, dobra. Idziemy dalej.
czuć naprawdę taki ciężki klimat. Jeżeli nie mieliście okazji sami pograć, to tutaj zachęcam was wszystkich, żebyście przed obejrzeniem jednak spróbowali sami zagrać i się zmierzyć, czy uda wam się uciec z tego opuszczonego szpitala psychiatrycznego. To naprawdę może być wyzwanie. Henna, 25 lat. Dlaczego wróciłem do szpitala? Z powodu bólów głowy? Okej. Dobrze, skoro pan tak mówi, że nic tutaj nie ma, to idziemy dalej. Co to się stało? 2F again? Zespół stresu pourazowego miał i się powiększał cały czas. Schować rzeczy, które mogą być użyte jako broń. O, kolejne USB. I 102 klucz. A 102 chyba było na piętrze, z tego co mi się wydaje. A to może sobie zapiszemy tak, jesteśmy przy komputerku. Tyle rzeczy znaleźliśmy. Zapisz, tak. Tu były łazienki. Dobra, teraz idziemy na piętro. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj było 102. Mam tutaj pułapka. 102, dobra. Co nas tutaj czeka? Wielka plama krwi. A jesteśmy prawie przy wyjściu. Ja bym nie mógł tutaj tej szybki zbić. To by było za proste, żebyśmy tak uciekli. Dobra, tu nic nie ma. Kurde, ile szafek. No będę sprawdzać wszystkie, bo to może być tak randomowo gdzieś jakiś kluczyk mały ukryty, a nie chcę się zablokować potem. Żeby bez sensu nie błądzić. A coś czuję, że jak te straszaki będą się tak często pojawiały jak do tej pory, to wolałabym jednak nie powtarzać tutaj pewnych etapów gry. A co ten rysunek przedstawia? 102, 101. No my jesteśmy teraz 102. Ciężko stwierdzić, co to ma interpretować. Przedstawiać. O! Electric Grumki. Pan Krzyż. Może ja się tutaj napiję w tym momencie. Dobra, lecimy. Nie ma co. Nic nas tutaj nie ochroni, a stanie w jednym miejscu może nas tylko zabić bardziej. Tak jak tego pana tutaj zabiło siekierą. Mogę tą siekierę wziąć? Dobra, tutaj było. Switch aren't working.
podnieś to. Dobra. I notatkę. Wspomnienia tej dziewczyny na krześle. Czy to ona zostawia nam te notatki? Dobra, to jest ten pokój. It's locked. Dobra. Ciężko stwierdzić, czy to przedstawia jakąś dziewczynkę małą? Może parę? Raczej parę, skoro tutaj jest serduszko narysowane. It's locked. O! Dzień dobry! Bay Dorki. Tu F section, czyli na piętrze znowu. Czyli się wracamy na schody znowu. Kurde, ale te dźwięki w tym szpitalu są nieziemskie. Dosłownie czuję się, jakbym tam była. O, jak pięknie nam się zaznaczyło na mapce. To wygląda dość podejrzanie, bo jeszcze raz nam się do tej pory zaznaczyło. Dobra, gra pewnie uznała, żebyśmy... There are no guides from now on. The only trusting is just yourself. O nie, czyli tutaj dopiero rozpoczyna się gra. W tym momencie możemy umrzeć od tego bólu głowy. I teraz nie ma dla nas żadnych podpowiedzi, tylko możemy ufać sobie. A na przykład Grom, nie powiedziałaś mi, jak mam użyć tego życia. Jakoś z ekwipunku? Dobra. Erem bierzemy painkillera. Jezu, pozytywka. W takim miejscu to nie brzmi jak dobry pomysł. Dobra, no ale... To stąd. Jakiś pokój dziecięcy? Otworzę wszystkie drzwi, zanim to podniosę. Swan Lake, okej. To jest Silent Night. Komunikuje się. Okej, czyli narysowałam mapy szpitala. 6, 5, 4, 7. Dobra. Tu jest 6. Mogę jeszcze raz to nakręcić jakoś. O. Dobra, czyli może być zostać zniszczone, jeżeli będzie w nieodpowiednim miejscu użyte. Dobra. 6. Sprawdźmy jeszcze te szafki, jak tutaj jesteśmy.
tych nie mogę otworzyć. Dobra, no to wychodzimy. Długi korytarz. It's locked. Kurde, o co może tu chodzić? Te są zamknięte. Tutaj, tak? Do końca nie wiem, czy to coś, co się pojawia, czy to jest dobre, to nam wskazuje drogę. USB. Dobra, będziemy mogli sobie zapisać. Push. Przejdź. Kurde, weszłam w jakąś pułapkę. Tak. No jak żeby inaczej. Dobra. Trochę się tej pułapki wystraszyłam, szczerze powiem. Co my tu mamy dalej? Autyzm, depresja i złość. Zaburzenia kontrolowania złości. Spowodowane nękaniem. Okej. Be careful. Co to jest? Serce. Don't look at the murderer eyes. To nam się tyle razy już pojawiło. Dobra, tutaj ktoś ewidentnie pali. My to znamy. To było w obrazkach. 6547. Nie. A przyjrzyjmy sobie te dokumenty. Nie. Dokumenty. Nie no. Może od końca? 7456. Nie, error. Dobra, poszukajmy wskazówki. Może gdzieś w tym UV świetle. Ono zostawiło te ślady stóp na tym. Czekaj, ale... Bo to wchodziło tutaj i też tutaj wchodziło. Nie wiem, nie wiem. A może źle wpisałam? 6, 5, 4, 7. 6, 5, 4, 7. Dobra. To nie, to nie. If the devil stands before you, what will you do? Czyli to pewnie odwrócę wzrok. Co ty robisz? Zostaw mnie! Psycholu.
Co się dzieje w tej grze? Halo. No, uciekamy, uciekamy, bo on ewidentnie czegoś tutaj chroni. Jezus Maria. Mnie jeszcze goni? Zostaw mnie. Jakie on dziwne odgłosy wydaje w ogóle. Halo. Proszę mnie zostawić w spokoju. Au. No tu masz swoje serce. Zjedz je sobie. Masz, zjedz je sobie. Aj. Giniemy, kurde. Co my tutaj zrobić? No cóż, moi drodzy, może w kolejnym odcinku spróbujemy rozwikłać tę zagadkę i uciekniemy z tego szpitala psychiatrycznego. A na razie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Może wam się udało uciec ze szpitala i macie jakieś wskazówki dla mnie. No. Także do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!